Towarzystwo Patriotyczne imienia Mikołaja Reja, Sławomir Popławski. Witam serdecznie wszystkich patriotów polskich. W dzisiejszych polskich pazurach będę mówił o przeciwpancernym pocisku kierowanym Moskit, który został zaprezentowany na tegorocznym MSPO w Kielcach. Ale zanim to, jak zwykle zachęcam do tego, aby zostać żołnierzem Rzeczypospolitej, a w szczególności do wstępowania w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej. A więc w tym roku w Kielcach specjaliści z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia po raz pierwszy pokazali na tej wystawie prototyp Moskita, polskiego przeciwpancernego pocisku kierowanego. Tutaj jest ten pocisk, a tutaj wyrzutnia i przyrządy, które omówię za chwilę, celownicze. Tutaj mamy plakat, który w Kielcach był też zaprezentowany. I tu sporo informacji, których może nie będę czytał, ale kogo interesuje, to niech sobie zatrzyma klatkę i przeczyta szczegółowe informacje dotyczące właśnie tego fenomenalnego naszego polskiego pocisku. Tutaj Polska Zbrojna dała takie krótkie informacje o tym pocisku, które przeczytam. A więc masa pocisku wraz z pojemnikiem transportowo-startowym, to jest właśnie tutaj ta walizeczka, jakby wyglądająca na tą walizeczkę, masa 15 kg. Nie, przepraszam, to jeszcze raz, to nie ta walizeczka, tylko pocisk i ta tuba, to jest PTS, to jest pojemnik transportowo-startowy. Sorry, pomyłki każdemu się zdarzają. Dalej, przyrząd obserwacyjno-celowniczy, to jest właśnie tutaj ta walizeczka i to jest 8 kg waży, trójnóg 3 kg. Zasięg rażenia tego pocisku od 40 metrów już do 4000, czyli tyle, ile Spike ma. Głowica bojowa jest tandemowa, kumulacyjna, czyli ma podwójny pocisk, który pierwszą warstwę pancerza rozbija, drugi pocisk wchodzi i w środku robi spustoszenie. Przebijalność pancerza 700 mm RH. No to może nie jest szał jakiś, ale wystarczy to na większość ruskich tanków. Myślę, że jest to tak nowy produkt, nowa tutaj koncepcja, że ona będzie rozwijana i ta konstrukcja w przyszłości też osiągnie większe parametry przebijalności. I tutaj Polska Zbrojna napisała, że sterowanie pocisku jest światłowód. Lekki błąd, a raczej nieprecyzyjny, bo światłowód i jeszcze samo naprowadzanie głowicy. A więc pocisk może naprowadzać się w dwojaki sposób. Samodzielnie, poprzez właśnie tą tutaj z przodu pocisku zakrytą tutaj tym czarnym czymś, głowica optoelektroniczna, gdzie samonaprowadzająca, i wtedy jest tryb wystrzel i zapomnij, albo może być sterowany przez operatora, przez światłowód, tak jak to jest w Spike'u. Spike też zresztą ma tę dwojaką możliwość kierowania pocisku i wtedy jest tryb wystrzel i koryguj. To jest istotne, że jednak mimo wszystko obserwator, operator tej broni może skorygować i zwłaszcza też wtedy nie ma takiej możliwości, aby wróg zakłócił pracę głowicy samonaprowadzającej. Światłowodu nie da się przechwycić. No tyle, że jednak światłowód jest bardziej widoczny i operator jest bardziej narażony jednak na kontruderzenie. Co wyróżnia Moskita? Przede wszystkim jest to, że wszystkie jego elementy są krajowej produkcji.
Nasza jest głowica bojowa, jego napęd oraz sterujące nim oprogramowanie. Część podzespołów pochodzi od krajowych poddostawców, w tym na przykład głowica optoelektroniczna, której producentem są Przemysłowe Centrum Optyki, PCO. Według specjalistów z WIT-u, czyli Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia, Moskit jest obecnie na etapie badań i prób, które są już bardzo zaawansowane. Chcemy, mówią, aby pocisk był gotowy do produkcji seryjnej w 2021 roku. Także jest szansa, że wtedy też, kiedy i Borsuk będzie seryjnie produkowany, że być może Borsuk też będzie mógł używać Moskitów, a nie koniecznie tylko Spajków. Według inżynierów z WIT-u Moskit LR, wersja LR, czyli Long Range, długi zasięg, będzie częścią całej rodziny PPK-ów, czyli przeciwpancernych pocisków kierowanych. Po wersji LR w krótkim czasie, roku albo dwóch, powstanie wersja SR, czyli Short Range, o zasięgu 2 do 2,5 km. O wiele wtedy jest lżejsza. To niespełna 10 kg, to już jeden żołnierz może nim się posługiwać. Oraz inne wersje jak ER, czyli Extended Range, o zasięgu 8 do nawet 10 km. I to jest właśnie tutaj na tej zasadzie, jak zdjęcie pokazuje, rodzinę Spajków izraelskiej firmy Rafael, gdzie też są o różnym zasięgu właśnie tutaj pokazywane Spajki. To samo chcemy zrobić w Polsce. Super. I można łatwo zauważyć dla obeznanych z tematyką, że nasz Moskit jest bardzo podobny do francuskiego najnowszego pocisku przeciwpancernego kierowanego MMP z francuskiej MBDA. A więc dobrze, idziemy zgodnie z najnowszymi światowymi tendencjami. MBDA MMP przebija ponoć 1000 RH, czyli takiej stali przeliczeniowej pancerza, ale od czegoś trzeba zacząć, jeśli chodzi o nasz Moskit. Na pewno nasi zdolni inżynierowie dobudują mu możliwość przebijania grubszych pancerzy niż tylko 700. Moskit wprowadzi Polskę, musimy sobie uświadomić, do elitarnego grona państw produkujących własne konstrukcje PPK-ów, przeciwpancernych pocisków kierowanych. Jest naprawdę bardzo niewiele krajów na świecie, które potrafią to robić i Polska właśnie w tej chwili wchodzi do tego elitarnego klubu. Dziękuję.